Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 w Gnieźnie ma windę, o którą od lat w tym miejscu zabiegano. Radość z tej inwestycji jest ogromna, choć potrzeby pozostają niezaspokojone, bo budynek placówki wymaga podobnych rozwiązań w innych jego miejscach. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Zakończy się oficjalnie dzisiaj, chociaż już mamy wszelkie odbiory, także możemy tą windą wozić dzieci. Winda prowadzi od piwnic, bo zaczyna się w piwnicach poprzez tutaj parter, aż do budynku, do pomieszczeń internatu, czyli no najwyższe piętro. Latami walczyliśmy, żeby się ta winda pojawiła, bo pomysł był moich poprzedników, niestety nie udało mi się tego doprowadzić skutecznie. Dopiero ten zarząd, który się w tej chwili pojawił z panem naszym Piotrem Gruszczyńskim, przychylnie spojrzał na to, przydzielił pieniążki. A jak jest potrzebne, to wystarczy, jak Państwo ze mną wsiądą i z dołu do góry się przejedziemy. Albo odwrotnie, najpierw wejdziemy schodami, a potem sobie wjedziemy windą. Także to jest XXI wiek. Tak, to było głównym założeniem tego pomysłu, że dzieci, które są na wózkach, ale nie tylko na wózkach, dzieci, które nie mogą się poruszać samodzielnie, mogą w tej chwili przy asyście oczywiście nauczyciela czy opiekuna przemieszczać się między piętrami i korzystać z tych zajęć bezstresowo, że któreś spadnie po schodach czy coś się stanie nieszczęśliwego. Problemy mieliśmy ogółem z dotarciem na lekcje, bo moja córka jeździ na wózku inwalidzkim. No i musiała być wnoszona przez woźnych, a to też nie są młodzi ludzie. No i jak patrzyłam ogółem, jak jest wnoszona, no to no bałam się po prostu. No i ta winda no po prostu była niezbędna, żeby no było bezpieczniej przede wszystkim dla tych dzieci. Walczyliście o tę windę? Tak, od samego początku. I tak powiedziałam w zeszłym roku w jednej z wypowiedzi, że poruszę niebo i ziemię, a winda będzie. No i tak się stało. I co pani dzisiaj czuje? No dzisiaj czuję ogromną radość, że w końcu skończy się ta nasza udręka. No i dzieciom przede wszystkim będzie łatwiej i prościej dostać się na lekcje. Winda w ciągu ostatnich miesięcy była elementem walki politycznej, która zresztą nie ucichła do dziś. Wniosek był składany na 911 tysięcy, co Państwo mieliście okazję zobaczyć, że pan poseł Dolata wręczał taki czek przed wyborami. Kwota została dofinansowana w końcówce października z możliwością wykorzystania do końca grudnia, co było niemożliwe, ponieważ dlatego dzisiaj odbieramy windę. Nikt nie byłby w stanie tego wcześniej zrealizować. W trakcie tych działań musieliśmy oddać 150 tysięcy z PFRON-u po to, żeby móc teoretycznie sięgnąć po środki, które obiecał pan poseł z PiS-u. Winda łącznie kosztowała 850 tysięcy, w zaokrągleniu mówię 850 tysięcy, z czego dofinansowania, to które obiecał pan poseł, wpłynęło 250 tysięcy. Dla nas najważniejsze jest to, byliśmy zresztą na ten koszt przygotowani, że ta winda wreszcie jest. Ona wywoływała duże emocje polityczne. Właściwie mamy obok szpitala politycznego teraz windę polityczną. Natomiast chcę powiedzieć, że deklaracje, które były składane na windę ministerialną, nie zostały zrealizowane. Chcę przypomnieć, że takowe w przestrzeni medialnej zafunkcjonowały. Byliśmy przygotowani na ten wariant, mieliśmy przygotowane środki. Dzisiaj oddajemy wreszcie windę, która będzie służyła przede wszystkim naszym dzieciom. Z przyjemnością powiem, to jest winda samorządowa. Na pytanie o drugą windę, a nawet trzecią, bo takie są potrzeby, dostajemy odpowiedź. To jest pytanie do pana ministra Czarnka, który złożył taką deklarację. On tu przyjechał do Gniezna, nie informując w ogóle starosty o takim pobycie. Na dzień przed wyborami taką deklarację z czekiem złożył pan poseł Dolata. Tych pieniędzy poprzedni rząd tak naprawdę nam nie zabezpieczył. Myśmy ich nie otrzymali. Prawdą jest, że z ministerstwa przyszły pieniądze na poziomie 250 tysięcy, ale deklaracja była na 911. Jeśli winda kosztuje 900 tysięcy, to sami państwo możecie ocenić, co my możemy za jedną czwartą kwoty w związku z tym zrobić. Pytanie dla pana posła Dolaty, żeby wyjaśnił przede wszystkim tym dzieciom, które ma i rodzicom, którzy mogą się czuć oszukani. W Szkole przy Powstańców Wielkopolskich uczy się około 300 nastolatków, z czego połowa ma trudności z poruszaniem się ze względu na niepełnosprawność ruchową.